choć dopiero zaczynają wielką karierę, nie przeszkadza im to błyszczeć na boiskach T-Mobile Ekstraklasy. Jakuba Kosteckiego, Arkadiusza Milika i Pawła Wszołka czeka teraz kolejne wyzwanie. Muszą wspomóc pierwszą reprezentację w meczach z RPA i Anglią. Jestem ambitny, ale również wiele osób powtarza bezczelny. I znowu bezczelnie powiem, że czuję się na siłach, aby zagrać w tak ważnym meczu. Waldemar Fornalik postanowił odświeżyć kadrę po nieudanych mistrzostwach Europy. Młodzi zawodnicy oprócz umiejętności mogą też wnieść do reprezentacji potrzebny optymizm. Bardzo dobrze, że się pojawiają młodzi zawodnicy, którzy jeszcze nie mają syndromu porażki, którzy wierzą w osiągnięcie sukcesu, którzy mogą poprawić też jakość kadry. Powołań do kadry nie byłoby bez dobrej gry w T-Mobile Ekstraklasie. W tym sezonie widać, że konsekwencja w szkoleniu młodzieży przynosi rezultaty. Kluby z powodu kryzysu nie mają pieniędzy na transfery, dlatego sięgają do swoich szkółek i akademii. Przykładem jest Legia Warszawa i jej wychowankowie Jakub Kosecki czy Michał Żyro. W akademii pracujemy już od dobrych kilkunastu lat i to nie jest tak, że oni pojawili się dopiero teraz. Oni byli szkoleni przez 10-12 lat. Młodym zawodnikom można zarzucić brak doświadczenia, ale i na to jest odpowiedź. Jak mawia słynny trener Arsène Wenger, jeśli jesteś wystarczająco dobry, to jesteś wystarczająco stary, żeby grać. Tym bardziej, jeśli jesteś gotowy do ciężkiej pracy. No ja to przede wszystkim na pewno zostawię zdrowie, no aż padnę. Przykład Arkadiusza Milika czy Pawła Wszołka potwierdza, że nad Wisłą nie brakuje zdolnych piłkarzy. Za wcześnie jednak, by mówić, że ci zawodnicy odmienią polski futbol. Zawsze to jednak dobry początek.